Wtedy u nauczania jest droga miłości, a droga lęku. Słuchajcie, to, co mówi Sebastian czy Krzysztof, nas prowadzi jak gdyby w dalsze rejony, w lepsze rozumienie, czym jest judeochrześcijaństwo, czym jest bycie jak Chrystus, bycie Chrystusem. A ja się zawsze skupiam na tak zwanych aspektach praktycznych, czyli jak to przenieść na sposób myślenia. Ponieważ to, co mówi Sebastian, ma przemienić nasz umysł. Ale problem jest taki, że my bardzo często nie wiemy, mówię tu też o sobie, tak naprawdę jak ten sposób myślenia zmienić. Po prostu dlatego, że nigdy nie zastanawialiśmy się, które myśli reprezentują jachwistyczne chrześcijaństwo, a które to prawdziwe. Dzisiaj będę chciała o tym powiedzieć. Ale zanim to powiem, chciałbym wrócić do mojego nauczania dotyczącego, kim jest ten według kodeksu cywilnego, kim według Nowego Testamentu. I chciałabym, żebyśmy, ja to zwykle czynię przed naszymi nauczaniami, żebyśmy to wszyscy wyznali. Dlaczego? Bo ja nie chcę mówić tutaj do ludzi, którzy mówią, nie wiemy, kim jesteśmy, życie jest ciężkie, bez nadzieja. Ja chcę mówić do królów i kapłanów, do ukochanych synów Boga, do ludzi, którzy wiedzą, że są kochani, byli zaplanowani, są chciani i są najlepsi, najmądrzejsi, bo takim jak stworzył Bóg. Abyśmy sobie przypomnieli ten moment, kiedy Jezus wchodzi do Jordanu i pamiętacie, co słyszy? Jezus jeszcze nic nie zrobił. Jezus jeszcze nie dokonał żadnego cudu. Jeszcze nikt o nim nie słuchał. Ten zwykły 30-letni mężczyzna wchodzi do Jordanu, wychodzi i co słyszy? Oto mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Co Bóg Ojciec robi? Mówi, Jezu, ja Cię kocham i akceptuję. I cokolwiek nie zrobisz, będziesz do końca życia kochany i akceptowany. I tak jest Bóg Ojciec. Do każdego z nas powiedział przy naszym narodzeniu. Pamiętacie, jak się rodził Jezus, aniołowie się pojawili? Taka radość zapanowała, kiedy każdy z nas został powołany. Bóg nas powołał przed założeniem świata. Potem się cieszył z naszych fizycznych narodzin. I nad każdym z nas zostały wypowiedziane te słowa. Oto mój syn umiłowany. W Tobie mam upodobanie. W Tobie. Jesteś zaakceptowany od początku do końca i nigdy tego zdania nie zmienię, bo Bóg nie zmienia swojego zdania. Nigdy. Ojciec nas kocha miłością niesamowitą, jest w nas zakochany i my mamy tylko to przyjąć. Jest to złożone w naszym sercu. To jest w tym nauczaniu, kim jestem według kodeksu cywilnego, kim według Nowego Testamentu, czyli tożsamość, kim jest, tożsamość, kim jestem w Chrystusie. I mówimy, jestem nowym stworzeniem. Jestem w przymierzu z Bogiem. Jestem synem Boga. Jestem bratem Jezusa. Jestem potomkiem Abrahama, Izaakiem. Jestem w rodowodzie Jezusa wymieniony w Ewangelii Mateusza. Jestem dziedzicem Boga. Jestem umiłowany i zaakceptowany. Jestem wybrany. Jestem wolny. Jestem odkupiony od duchowej śmierci, prawa, grzechu, ubóstwa, choroby. Jestem sprawiedliwy. Jestem świątynią Boga. Jestem święty. Jestem chroniony, panuję na ziemi i służę ludziom. Jestem zwycięski, jestem błogosławiony, jestem kapłanem, jestem królem i króluję w życiu przez Jezusa Chrystusa, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Wiemy, kim jesteśmy? A teraz następne. To nie koniec. Jesteśmy wyposażeni. To jest w nauczaniu natura nowego stworzenia. Mam. Mam umysł Chrystusa, namaszczenie, mądrość i roztropność, wszelkie duchowe błogosławieństwo, wiarę, która góry przenosi, moc, która Jezusa wskrzesiła z martwych, łaskę, pokój, który rządzi w moim sercu, radość, która jest moją siłą, miłość, która jest rozznana w moim sercu. Amen. I teraz nikt mi tutaj, nikt nie mówi, że nie ma miłości. Napisane. Że nie ma radości, nie ma pokoju, nie ma mądrości, to nie ma żadnych debili, idiotów, ludzi, którzy się nie spełniają. Nie ma takich ludzi na ziemi, rozumiecie? I przyjąć mi to. Akurat co do tego... Tak jest. Proszę się zastosować. Wszystko macie. Dzięki, że Sebastian zrozumiał moje przesłanie. Tak jest. A zatem, rozumiecie, ja w tej chwili nie przemawiam do jakichś ludzi zebranych u Zosi, ja przemawiam do zgromadzenia królewskiego u królowej Zofii. We Włoszczowej, tak? Amen. I od tego zaczynamy. Dlaczego? Ja to już mówiłam w kuluarach, myślę, że powtórzę. Słuchajcie, nie ma czegoś takiego, że będziemy dobrzy dla ludzi, że o sobie źle myślimy. Jeżeli jestem nikim, jestem na przykład, uważam się za brzydką osobę, to pierwsza rzecz, jaką dostrzegę, ta jest ładniejsza. Kurczę, ta też jest ładniejsza. Zaczynam się w sobie kulić i zazdrościć. To jej nie pomogę, a po co jest ładniejsza ode mnie? I zaczynam w sobie wszystko. A jeżeli jestem piękna, Boże, jaka ta Anka jest ładna, kurczę, a ta jaka piękna, a tamta jaka, Wiesia, cudowna. Nagle widzę to, nagle to widzę. Nagle, ponieważ widzę siebie, to widzę wszystkich was, wspaniałych. Ponieważ akceptuję siebie, akceptuję was. Nie ma innej drogi. To jest to, co dzisiaj rozmawialiśmy z Kamilem, że jeżeli ktoś przychodzi do ciebie, wiecie, co robi judeochrześcijaństwo? Przychodzi do ciebie i mówi tak.
Estero, daj mi ciastko. Daj mi ciastko. Ale ja tego ciastka nie mam. Widzicie, że miała ciastko? Nie mam. No daj to ciastko, rozdawaj ludziom ciastka. Nie mam ciastek. Ale rozdawaj. Masz tutaj, jest napisane, rozdawaj ludziom ciastka. Ale ja nie mam ciastek. Co to rodzi? To stacja, tłumaczę, ja nie mam. Ja nie wiem, ja nie umiem robić ciastek. Ja nie mam ciastek, ja bym chętnie dała ciastka, ich nie mam. Dokładnie to samo jest, kiedy w kościele słyszycie, dawaj miłość. Daj miłość. Ale ja nie mam. Daj miłość, ale nikt mi nie powiedział, że ja tą miłość mam. Powiedziano mi, że jestem nikim, że z prochem jestem, co się obrócę. Powiedziano mi, że no, nie jestem jeszcze święta, że popełniam błędy, niech sobie za dużo o sobie nie myślę. Nie nadaje się do wielu rzeczy, jeszcze mi dużo brakuje do świętości. Nie powinnam się odzywać w zgromadzeniu. Nic nie powinnam robić. Rozumiecie? I teraz mówią, no kochaj innych. Ustępuj innym, pomagaj innym. Ty nie masz nic, ale ty masz to robić. Ale kiedy ja wiem, że jestem kochana, że jestem piękna, że jestem dobra, że jestem mądra, że jestem wspaniała, to pierwszą rzecz, jaka się we mnie rodzi, kiedy wiem, że to mam i Bóg mnie kocha, widzę to z automatu w innych. Nie ma żadnej przeszkody, żebym zobaczyła to w Pawle na przykład. Nie ma żadnej przeszkody. Paweł siedzi, to jest fantastyczny człowiek. Ale siedzi tam skromnie, tak? Bóg o tym wie, my o tym wiemy, rozumiecie? Nie ma żadnej przeszkody. Kiedy my jesteśmy królem kapłanem, kiedy my mamy miłość, kiedy wiemy, że to jest, zupełnie z innej podstawy odnosimy się do ludzi i nikt nie musi mnie zmuszać do kochania. Wiecie, kiedy jestem zadowolona z siebie, to wchodzę do sklepu, jak miałam taką sytuację na poczcie, przyszłam do pana coś nadać. I byłam taka radosna. I pan powiedział, ja proszę pana, taki piękny znaczek, taki żółty. I pan już na mnie patrzy. O, jak pan jest dla mnie sympatyczny, ja to fajnie na tej poczcie. Pan jeszcze bardziej taki zdziwiony. Rozumiecie, ja przyniosłam mu to, co miałam sobie. Miałam radość, cieszyłam się, że tu przyjadę, więc wszystko mnie cieszyło. To, że nakleił mi znaczek, że mi powiedział, gdzie napisać. Rozumiecie, wszystko budziło we mnie radość, a on nieprzyzwyczajony do takich klientów, był taki wystraszony i tak, no nie wiadomo, czego ta kobieta chce do końca, tak? Nasłali ją. Co ona taka szczęśliwa, tak? Zauważcie, nie damy czegoś, czego w nas nie ma. A, wiecie, jest mi bardzo przykro, powtórzę to po raz setny. Gdybyście nawet spalili wszystkie pisma Nowego Testamentu, nie wiem, podali, powiedzieli, że tego nie ma, to jest rzeczywistość duchowa. Tego się nie da. Spróbujcie spalić rzeczywistość duchową. Słuchajcie, to wyrzucić. Nic na to nie poradzę, rozumiecie? To nie jest tak, że teraz możemy to nie wyrzucić, zapomnieć. Nie, to będzie zawsze prawdą. To jest, było i będzie prawdą. Ta prawda na pewno ma w sobie więcej. Ja dam przykładowe rzeczy, które ja znalazłam. Ale jak będziecie czytać, wyznawać, znajdziecie więcej, tak? Więcej tych rzeczy. Także królowie, zaczynamy. Przygotowałam nauczanie droga miłości do Galenku. Proszę pamiętać, że mówiąc to uczę również siebie, tak? Że jest to tak inne myślenie niż to, do którego ja byłam przyzwyczajona, podejrzewam, że większość z was, że no będziemy tu wspólnie coś odkrywać, tak? To nie jest tak, że ja tylko odkrywam, będziemy wspólnie odkrywać. Pierwsza zasada miłości. Miłość nie ma w sobie przymusu. Kochamy, Bóg nas kocha bezinteresownie, niczego się po nas nie spodziewając. Bóg nie kocha nas na zasadzie, kocham ciebie Kamil, ale spodziewam się, że ty w przyszłości będziesz prezesem dużej firmy. Tak Bóg nie myśli. Kocham ciebie, koniec. Absolutnie doskonały. Jeżeli nic nie osiągniesz, jesteś absolutnie kochany, akceptowany. Jesteś wspaniałym człowiekiem, tak? Rozumiecie? To jest miłość Boża. Nie spodziewamy się. I niczego nie oczekujemy od drugiej osoby. Jeżeli coś dla niej robimy, to chcemy to zrobić. Bez podtekstów. Nikt nas nie zmusza, nikt nie oczekuje. Po prostu robimy to, bo chcemy, bo widzimy. Zobaczmy, jak to jest przy dziecku. Dziecko rodzi się małe, niewinne. No i teraz wszyscy ci, co moje dzieci wiedzą, miałam trójkę. Nieprzespane noce, pieluchy, słuchajcie, jakiś horror. Potem musiałam bardzo szybko, w 3 miesiącach iść do pracy, więc praca, to dziecko po południu, po prostu praca na pełen etat, dziecko na pełen etat. Wiecie, ja pamiętam tylko, że spałam po 2 godziny. Pamiętam, że czasami się osuwałam ze zmęczenia. Ja nie tylko tego nie żałuję, jestem szczęśliwa, że mam moją córkę. Ja nie zamierzam jej tego wypominać. To było oczywiste, ja to dałam, bo chciałam mieć dziecko, więc liczyłam się z tym wszystkim, to mnie cieszyło. Ja pamiętam do tej pory taką nieprzyjemną sprawę, ja mówię, że wiecie, zapach kupy niemowlęcia nie jest najmniejszy, ale dla rodziców jest to zapach fantastyczny. Wszyscy to wąchają, że wiecie, wszystko jest zdrowe, czy nie. Słuchajcie, to jest tak zupełnie coś innego, tak? I tak jest kocha Bóg, tak jesteśmy. A więc nie ma przymusu w miłości, my nic nie musimy. Miłość całkowicie jest pozbawiona przymusu, robimy, bo chcemy. Ale jeżeli jest miłość warunkowa, to ona jest oparta na czym? Na lęku. My się boimy. Robimy coś dlatego, że musimy. Na przykład, jako dzieci uczymy się, co chce od nas mama, co chce od nas tata, a co chce ciocia, a co chce wujek, jak przyjdzie, potem co chce nauczycielka, jej się chce przypodobać, potem co chce współmałżonek, co grupa naszych znajomych. Rozumiecie? Uczymy się, że musimy spełniać cudze oczekiwania.
I tak żyjemy. W tym wszystkim, dlaczego to robimy? Bo się boimy utracić akceptację. No bo jeżeli mamie nie dogodzimy, to będzie na nas zła. Dla dziecka mama jest Bogiem. Bóg nie okazał łaski fatalnie. I my staramy się wszystko zrobić, żeby zaspokoić to mam. Czy w tym wszystkim ktoś się pyta, kim my jesteśmy albo co my chcemy? Najczęściej nie. Bardzo często wychowanie jest tak, że tak naprawdę po długich, długich latach, czasami po schyłku życia, człowiek słyszy takie pytanie od kogoś bardzo bliskiego. Słuchaj, a czego ty naprawdę pragniesz? I to jest taki moment, kiedy ta osoba w ogóle nie wie, co ma powiedzieć. Nie wie, on wie, ale spytaj go się, co chciała jego mama, tata, siostra, brat, żona, dzieci, sąsiad, znajomi, szef. On to wie. Ale spytaj go, co ty? Czego ty pragniesz osobiście? To jest pierwsze pytanie, to mówi, czy my tak naprawdę dla siebie jesteśmy ważni. Patrzcie, my jesteśmy ważni dla Boga, ale czy dla siebie? Wiecie, jest takie, ale to może później jeszcze to, do tego wrócę. I teraz tak, Sebastian o tym mówił. Kiedy nas do czegoś przymuszają, weźmy pod uwagę Kościoły judeochrześcijańskie. Masz być taki, owaki, porządny, solidny, święty. No i wiesz, nie myśl o sobie za dobrze, bo wiesz, tu są lepsi od ciebie, tak? Stój w szeregu, rób to, co ci każemy. Wbijają nam w pewnym sztampę. No to i teraz robimy coś takiego. Ja to zrobiłam w Kościele katolickim. Aha, mam być dobra. No to jestem dobrą córką, robię to, co mama prosi, tata, świetnie się uczę, opiekuję się młodszą siostrą. Co jeszcze? Aha, w kościele też trzeba, tak? Trzeba przyjść, służyć, upiec ciasto, zająć się kimś, porozmawiać z ludźmi, pomóc wszystkim. To były same oczekiwania. Nikt mi się nie spytał, co ja chcę. Nikt się nie spytał, kim ja jestem. Ja po prostu siedziałam w tych oczekiwaniach, to była miłość wiadunkowa, nawet nie zauważyłam, że tak jest. I ani razu nie usłyszałam, nikt mi nie powiedział, kim jestem, nie usłyszałam, czego tak naprawdę ja potrzebuję. I co ja zrobiłam? Kiedy się spięłam, aha, to teraz mam być, to ja się bardzo postaram, mam być święta, mam być nie grzeszyć, mam być dobra, żeby nikt o mnie źle nie mówił. I ja się postaram i spotykam kogoś, to przychodzi na ludzie i ten człowiek mnie zaczyna drażnić. Dlaczego on nie jest taki jak ja? Przecież on powinien się tak starać jak ja, powinien być taki święty jak ja, powinien być taki dobry jak ja, bo ode mnie wymagają, to dlaczego ten drugi człowiek taki nie jest? No przecież tak powinno być, prawda? Ode mnie wymaga, no musi być jakaś sprawiedliwość. I zaczynamy myśleć, znaczy sami skrzywdzeni przez ten system, co robimy? Krzywdzimy innych. Czy to jest jasne? Sami skrzywdzeni oczekiwaniami, nikt nam nie dał miłości, nikt nam nie powiedział, kim naprawdę jesteśmy, a są oczekiwania, musiałeś spełniać. A skoro ja spełniam, to siłą rzeczy chcę, żeby inni się też męczyli. Dlaczego mam się sama męczyć? Niech się inni też pomęczą ze mną. I mamy to kościół, gdzie przychodzą do ciebie, a dlaczego ty się tak zachowujesz? A dlaczego ty nie jest uspesali? A dlaczego tak Sebastian może siedzieć tak na luzie zupełnie? Powinien się zastanowić. Prawdziwy prowadzący tak nie siedzi. No Sebastian zrozumiał moją sugestię. Czasami się buntujemy. Czasami w okresie dojrzewania, o ile mieliśmy rodziców w miarę dających nam wolność, buntujemy się i zaczyna się być ten bunt. Tylko jest pewien problem. Wiecie, nastolatki się biedne buntują, ale są w bardzo trudnej sytuacji. One się buntują, ale program został im wdrukowany od dzieciństwa oczekiwań. I oni się buntują nie wiadomo przeciwko czemu, rozumiecie? Buntują się, a tak są bezradni, bo już zostało wdrukowane, już im w mózgu wdrukowano te oczekiwania. I oni się buntują i sami nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Buntujemy, w końcu godzimy się. Trzeba, dobra, mama chciała, okej, tata coś chce, dobrze, żona, mąż, dzieci, dobra, tak trzeba żyć. To w ogóle, nie, to nie ma wyjścia, po prostu tak trzeba żyć, tego się już nie zmieni. Ostatnio miałam taką rozmowę z takim człowiekiem. Tego się już nie zmieni, tego się już nie zmieni, Danusia, tego się już nie zmieni. Tak było go szkoda. Bardzo fajny człowiek. On już uwierzył w to, że on tego nie zmieni. Co to oznacza? Jak nazwać taką osobę, która spełnia co te oczekiwania? Nie wie, kim jest, nie wie, czego ona chce, nie czuje się kochana, słucha wszystkich. To jest typowa ofiara. Typowa. Jest pod przekleństwem. Tak, no jest pod przekleństwem, to na pewno. Czyli jest pod nieszczęściem. Tak, tak. Jest nieszczęśliwa i wiecie, mówi się, że musimy wyjść, ta psychologia uczy wyjść z roli ofiary. Ale żeby wyjść z tej roli, co musi się zadziać? Musimy się dowiedzieć, kim jesteśmy, co mamy i w to uwierzyć. I od tego zaczyna się zmiana. Bo jeżeli nie mamy tej podstawy, kim jesteśmy i co mamy, to nikt z pustego nie naleje. Z czegoś trzeba zacząć. Zobaczcie, wszyscy tu usłyszeliśmy, że Bóg nas kocha, że jesteśmy kochani bezinteresowną miłością. I to spowodowało, że chcemy więcej. Bo my lgniemy jak muchy tam, gdzie słyszymy, że jest coś, czym się możemy pożywić. Miłością można się pożywić. Można to zmienić.
Czyli widzimy różnicę między miłością bezinteresowną a interesowną? Widać chyba. Drugi punkt. Prawdziwa miłość opiera się na szacunku. Ale jakim? To jest taki szacunek, który... Taki szacunek do ludzi miał Jezus. Jezus nie robił rzeczy za ludzi, ale on ich szanował. Szacunek tego typu mówi: kocham Cię, wierzę w Ciebie, wiem, że jesteś wystarczająco silny, mądry, dobry, aby dokonać własnych wyborów. Dlatego nie będę decydować za Ciebie. Pozwolę Ci wybrać. I prawdziwa miłość mówi: jak upadniesz, ja Ci podam rękę. Po to, żebyś wstał i sam poszedł naprzód. Łapiecie to? Ta miłość mówi: nie zrobię tego za Ciebie, bo w Ciebie wierzę. Wierzę, że dasz sobie radę, że potrafisz. Wytłumaczę Ci pewne rzeczy, podam Ci rękę, ale pójdziesz sam. Zrobisz to sam. Nie dostaniesz ryby, bo jak weźmiesz jedną rybę, zjesz po prostu na scenę. Dostaniesz wędkę. Nauczę Cię obsługi tej wędki. Będę na początku, kiedy będziesz łowił, ale za Ciebie tego nie zrobię. Szacunek to jest też wiara w drugą osobę. Wiara w to, że ona jest w stanie. Rozumiecie, my czasami tak mówimy: o, biedne to moje dziecko, że takie skrzywdzone przez los, ono, o, to nie o to chodzi. I zawsze mi się to przypomina nasza Krysia, która tu przychodziła i która powiedziała, że no, miała ten problem z kręgosłupem i rodzice powiedzieli: słuchaj, ale masz sobie dać radę, tak? Masz normalnie funkcjonować. I funkcjonowała, dopóki nie znaczy funkcjonuje nadal bardzo dobrze, ale któregoś dnia spotkała kobietę, która, wiecie, non-stop chodziła po ludziach i u tego 3 tygodnie, u tam, bo ona jest chora. Okazało się, że są chore na to samo, jeśli chodzi o kręgosłup. 2 sposoby życia, tak? Jedna skończyła studia, założyła rodzinę, funkcjonowała. Druga stwierdziła, że ta sama wada absolutnie to powoduje, że nie musi nic robić. Tak, że wszyscy mają się dolitować. Tak, i w kościołach znalazła ludzi, którzy jej w tym pomagali. Bo dziwa, ateiści nie chcieli, bo oni się bardzo szybko zorientowali. Natomiast kościoł właśnie przy takim nauczaniu, że mam wszystkim pomagać, po prostu w ten sposób ją potraktowano. A co to jest miłość lęku, albo inaczej miłość warunkowa? Przede wszystkim taki lęk sprawia, że nie szanujemy nikogo, nawet nie szanujemy siebie. Jeżeli się rozczulasz nad sobą i mówisz: nie dam rady, ja nie potrafię, jestem do niczego. To jest brak szacunku do siebie. Brak wiary w siebie, brak szacunku do siebie. Dlatego, że możesz. I teraz ta miłość lękowa powoduje, że często tak my jako rodzice możemy coś takiego powiedzieć dziecku: nie, ty tego nie potrafisz, już zostaw, zrobię to za ciebie. Nie, ty się tam nie nadajesz, w ogóle nie składaj CV do tej pracy, wiesz, że to tam, masz kłopoty z koncentracją, nie, ty się w ogóle nie nadajesz. I co robimy? Rodzice zaczynają wybierać do tego człowieka, kreować mu życie, mówić, co ma robić. Nie szanują go, nie wierzą w niego, nie mówią: słuchaj, ty możesz, ty to sam zrób, ty dasz radę. Tego oczekujemy od drugiej osoby, a nie litowania się i robienia za kogoś. Wiecie, litość to jest też robienie za kogoś. Tak samo brakiem szacunku, jak przypominam, jest to użalanie się nad sobą. Naprawdę, mamy wszystko, my nie musimy się nad sobą użalać. My możemy wszystko, jesteśmy wyposażeni i szanujmy siebie, naprawdę możemy. Nie wiesz, jak to zrobić? Wyznawaj to dotąd, dopóki to nie wejdzie na twój twardy dysk i będzie taki, że obudzę cię w nocy i spytam: masz wiarę? Tak. Która góry przenosi? To jest prawidłowa odpowiedź, jedyna zresztą. Także w ten sposób możemy funkcjonować. Miłość jest odpowiedzialna. Prawdziwa, bezinteresowna miłość jest odpowiedzialna. To jest też taki problem, z którym się stykamy w kościołach, że uczy się ludzi kochać nieodpowiedzialnie. Miłość dlatego jest odpowiedzialna, bo każde nasze działanie wywołuje jakiś skutek. Wywołuje, nie ma czegoś takiego, że... I dlatego jesteśmy odpowiedzialni za swoje błędy. Czyli na przykład decydujemy się coś osiągnąć w życiu, na przykład chcemy założyć jakiś biznes, no to decydujemy się, że musimy poznać zasady, że tak powiem, płacenia podatków, opłaty ZUS-u, zatrudniania pracowników, produkcji czegoś, jeszcze jest ma produkcji, handlu, musimy to poznać. To wymaga pewnej pracy i tu się nie da założyć biznesu bez poniesienia odpowiedzialności, tego wszystkiego muszę się nauczyć po prostu. Nie ma innego wyjścia, to jest pełna odpowiedzialność. Tymczasem często jest tak, że my myślimy, że miłość to jest ponoszenie za kogoś odpowiedzialności. Zobaczmy, jak to jest w rodzinach alkoholowych. Bardzo częsty przypadek w Polsce, tak? Człowiek pije. Pije mąż, upija się. Przy okazji, jak człowiekiem rządzi alkohol i się upija, to pamiętajmy, że taki człowiek widzi tylko swoje cierpienie. Czyli mówi: oj, to ja piję, bo ja się źle czuję, jeszcze niedowartościowany. Będzie wam to wmawiał. Zaczyna mawiać to żonie, że pije przez nią, że pije przez dzieci. Obarcza, ponieważ on już nie jest w pełni człowiekiem, mimo że rządzi alkohol, obarcza wszystkich tym pijaństwem. Tak? Czyli odpowiedzialność z niego schodzi. I teraz, jeśli to jest prawdziwa miłość, to żona musi powiedzieć: słuchaj, ty jesteś w pełni człowiekiem, ja w ciebie wierzę. Ty jesteś fantastycznym facetem, bo znam, fantastycznym facetem jesteś.
Czas się wziąć w garść. Podejmujesz decyzję. Daję ci 3 miesiące. Albo idziesz na odwyk. Do dobrego ten challenge, bo polecam tam, co naprawdę leczą miłością tych ludzi. Albo słuchaj, my się dostajemy. Bo ja ci nie pozwolę, ponieważ kocham siebie, nie pozwolę ci zniszczyć ani siebie, ani moich dzieci. Bo nie mam na to przyzwolenia. Jestem odpowiedzialna za dzieci. Ja podejmuję decyzję, że ja już z tobą nie będę, jeżeli ty nie pójdziesz się leczyć. Ponoszę pełną odpowiedzialność. I teraz, jeżeli ta kobieta tego nie zrobi, to co się dzieje? Ona bierze odpowiedzialność za jego życie, ona dalej pracuje, utrzymuje tego człowieka, on niszczy, przepija, wszystko jedno, niektórzy nie są agresywni, tylko przepijają pieniądze albo przychodzą cały czas i nie, to są dysfunkcyjni. Wszystko jedno, jak to wygląda. I teraz, jeżeli ona godzi się na to, to nie pozwala jemu, nie kocha go. Prawdziwa miłość pozwala mu wziąć odpowiedzialność za jego czyny. Ona mu powie, słuchaj, ja cię kocham, ty mi się podobasz, ale ja nie akceptuję tego, że ty teraz pijesz, bo jak jesteś pijany, nie pełnisz funkcji ani męża, ani ojca i jeszcze niszczysz naszą rodzinę. Rozumiecie? To jest odpowiedzialność. A co się mówiło w kościołach? Nie, no słuchaj, no to piję, no pewnie mu obiadu nie gotujesz. No to wszyscy piją, no tak jest teraz życie. I co mamy? No i mamy to, co mamy. W Polsce bardzo dużo ludzi jest alkoholikami, bo była absolutna na to przyzwolenie. W okresie komunizmu było takie przyzwolenie, że ludzie mogli pracować będąc alkoholikami. Nie wiem, czy słyszeliście o tym. Ludzie mogli pracować. Dlaczego? Bo człowiek pijany da się rządzić. Człowiek pijany żyje w strachu. Dlatego było utrzymywane. Dlatego na rękę, żeby nasza młodzież była pijana. Bo ludzie pijani nie decydują i nie biorą odpowiedzialności za siebie. Miłość warunkowa unika odpowiedzialności. I boi się, nie pozwala przyjąć odpowiedzialności komuś. To jest takie typowe. Przychodzi ktoś i na przykład chce od nas pożyczyć pieniądze, tak? Patrzymy na człowieka, mówicie, czasami trzeba pożyczyć albo dać nawet pieniądze, jak ktoś jest w bardzo trudnej sytuacji. Ale często to jest tak, przychodzi ktoś młody i mówi, o, ja tu narobiłem długów, no to może pożyczę, może byś mi dała pieniądze, żebyś to zapłaciła, tak? Ja mówię, moment, masz, o ile widzę, 2 ręce, 2 nogi, jesteś inteligentny, to skąd ty masz te długi? Dlaczego ja, mając rodzinę, mam ci w czymkolwiek pomóc? Ty sam musisz je spłacić. Musisz stanąć w prawdzie, zacząć te długi spłacać, zacząć sobie z nimi radzić, jesteś odpowiedzialną osobą. Miłość do tego człowieka spowodowała, że mu nie dałam tych pieniędzy, ani mu nie pożyczyłam, bo uważam, to jest nie fair. On miał sobie poradzić sam i sobie świetnie poradził. Gdyby dostał te pieniądze, bym go zdemoralizowała. Rozumiecie? I mamy być odpowiedzialni. Mamy się zastanowić, na jakim etapie dziecku na coś pozwolić, na jakim nie. I cały czas uczyć dziecka, że za pewne rzeczy się odpowiada. Czyli na przykład jak nasze dziecko, to nieraz była taka sytuacja, pamiętam kiedyś na obozie, taka misyjnym, niekiedy ciekawa sytuacja, młode dziewczyny coś na nas zabiały i matka jednej z nich przyszła do mnie i powiedziała, och wiesz, bo to wina tego pastora, bo on tam coś nie dopełnił, a ja wysłucham, mówię, wysłuchaj tej dziewczyny. Okazało się, wszystko było w porządku. Chłopcy dziewczyny dopuszczali, chłopcy przeprosili. Dziewczyny miały też coś zrobić, tego nie zrobiły, wyjechały sobie z obozu. I ta matka już była skłonna tą dziewczynę usprawiedliwić, ja mówię, słuchaj, nie. Pastor odpowiadał za 60 osób na obozie. Zrobił bardzo dobrze, wszystko wykrył. Odbyło się to w prawdzie, a te dziewczyny nie zrobiły swojej części. Więc ja myślę, że twoja córka ma przeprosić go za to. I wiecie, musiałam tej matce sporo tłumaczyć o odpowiedzialności. No i faktycznie ta dziewczyna wyszła na odpowiedzialną osobę. Dlatego, że w którymś momencie powiedziałam, słuchaj, to nie będzie tak, że zrobisz mu awanturę. To twoja córka przeprosi. I zresztą ta córka zrobiła to bez gadania, bo wiedziała doskonale, że za to odpowiada. A zatem my, ta miłość bezinteresowna powoduje, że my wiemy, że każdy odpowiada za swoje czyny. I nie ułatwiamy nikomu życia. Rozumiecie? Oczywiście tutaj ktoś powie, no wiesz, są różne sytuacje. Tak, ja wiem, mamy rozeznanie, badajcie duchy, skąd są. Są różne sytuacje. Ja mówię, ogólna zasada, tak? Pozwalamy ludziom ponosić konsekwencje naszych czynów, swoich czynów i to nie czyni ich niedojrzałymi. Następna cecha. Prawdziwa miłość jest zawsze przyjazna. Dlaczego? Bo jest wolna. Człowiek jest wolny w miłości, nic nie musi, więc jest przyjazny, uśmiechnięty. Natomiast miłość warunkowa wynikająca z lęku nie jest przyjazna. Dlaczego? Bo ciągle cierpimy. Ciągle jesteśmy przetłoczeni obowiązkami, oczekiwaniami, spełnianiem tego, co inni chcą. I to powoduje, że czujemy się ofiarami, jesteśmy smutni, zazdrośni, mamy żal do świata, mamy żal, że tak wygląda nasze życie. Miłość ta prawdziwa jest przyjazna też, bo jest wolna i nie bierze na siebie tego, co do niej nie należy. Wie dokładnie, jakie są ich granice. Następnie, miłość jest wspaniałomyślna. Dlatego, że czujemy się dobrze ze sobą, potrafimy być wspaniałomyślni, potrafimy szybko puścić niepamięć, potrafimy pewne rzeczy, po co się nimi nie przejmować. Jesteśmy wspaniałomyślni, nie pamiętamy złego.
Teraz lęk jest egoistyczny. Egoizm wynika ze strachu. I on zamyka wszystkie drzwi. Myślimy tylko o sobie, co ze mną, a co się ze mną stanie, a to mi się stanie, a czego tak, a ja się boję, a ja nie wiem, a ja na wszystkie sposoby. Ja moje, dlaczego mi nie wyszło, dlaczego to jest coś innego niż miłość do siebie. Egoizm, egocentryzm w ogóle nie ma nic wspólnego z miłością do siebie. Miłość bezwarunkowa, jak już mówiłam, nie stawia żadnych warunków. Lęk stawia warunek za warunkiem. Co powoduje prawdziwe piekło w życiu. Dlaczego jeszcze taki obraz, który dziś przeczytałam, taki przykład i bardzo, bardzo mi się on podobał. Może o nim mówiłam, ale przypomnę tutaj. To jest jak w tej magicznej kuchni. To jest przypowieść wzięta z jakiejś książki, że jeżeli jesteśmy w kuchni, w której mamy wszystko, jak u Zosi, mamy jedzenie, możemy sobie wszystko ugotować, umiemy gotować, jesteśmy pełni zaopatrzeni, to jeżeli ktoś przychodzi i próbuje nam sprzedać pizzę, to mówimy, ale my nie chcemy tej pizzy, ona jest byle jaka, by w jakiej jakości, to możemy sobie przez rzeczy zrobić. Ale kiedy jesteśmy w tej samej kuchni i nie wiemy, że mamy wszystko do dyspozycji i przychodzi ktoś z byle jaką pizzą, byle jaką, i powie, ja ci to dam, a jesteś głodna, to mówisz, dobrze, za jaką cenę? Za cenę posłuszeństwa. Dostaniesz tą pizzę, dostaniesz tą miłość ode mnie, ale będziesz robiła to, co ja chcę. I patrz, jak oglądają małżeństwa. Jeden jest dealerem narkotykowym, a drugi narkomanem. Jeden wydziela miłość w drugiej stronie, a druga strona skacze zachwycona, że jakieś ochłapki miłości dostała. Czy tak to nie wygląda? Jedna osoba mówi, a co, no, no to jest tam jak wycieraczka, a kobieta mówi, ja go kocham, ja wszystko dla niego zrobię. Albo odwrotnie, tak? Mężczyzna mówi, ja wszystko dla niej zrobię, tak? A ona go traktuje pod noga. To jest właśnie, i to się nazywa prawdziwe piekło. Związki oparte na miłości to są związki, w których ludzie grają w jednej drużynie, a nie przeciwko sobie. Nie zwalczają się, nie poniewierają, nie poniżają, są ze sobą. Ale jak? Biorąc na siebie pełną odpowiedzialność za swoje czyny. I tutaj jest bardzo ważna rzecz. Otóż kiedy my naprawdę siebie kochamy, to nie dajemy się wykorzystać. To jest nietypowa cecha miłości. Nie dajemy się wykorzystać. Ja się mówiłam, miłość się da wykorzystać. Nie, miłość się nie da wykorzystać. Może wiem, jak to wygląda w praktyce. Jesteśmy w związku i może nie, może zacznę od innego przykładu. Bezinteresowna miłość w praktyce. Nie wiem, czy to mówiłam, ale powtórzę, jest dobry przykład. Mężczyzna chce się dowiedzieć, kto bezinteresownie kocha i do bagażnika wkłada teściową, żonę i psa. Pół godziny jeździ po WTF-ach. Jak myślicie, kto się bezinteresownie będzie cieszył z niego, jak otworzy bagażnik? Teraz uwaga. Dobry związek to jest związek taki, jaki ma człowiek z psem. Na czym to polega? No mamy tutaj właścicielkę naszej dzielnej Gabrysi, która chodziła nami po górach. Mam pytanie, Haniko. Czy oczekiwałaś, że twój pies, wabiący się Gabrysia, będzie kotem? Nie. Bo jest zadowolony, że jest psem? A czy oczekiwałeś, że powie miał? Nie. Albo mów? Nie. Nie? Oczekiwałeś, że będzie szczekał, prawda? Czy żądałeś, żeby twój pies uczył się w szkole? Nie. Super. I nadal się cieszysz i mimo, że cię nie uczył w szkole, ten pies, to się cieszysz tym psem, tak? To jest idealny związek. A dlaczego to mówię? Bezinteresowna miłość, i teraz przyjmijmy to do związku. Bezinteresowna miłość polega na tym, że jak się z kimś wiążemy, po pierwsze co? Niczego po tej osobie nie oczekujemy. No Gabrysia, słyszała, jak ja to o niej mówię. Niczego nie oczekujemy po tej osobie. Przyjmujemy ją taką, jaką jest. Ona nam pasuje. Albo się nie wiążemy. Ale teraz wróćmy. A skąd wiemy, jaka osoba do nas pasuje? No jak nie wiemy, kim jesteśmy, to nie wiemy. Jak nie wiemy, kim jesteśmy, nie kochamy siebie i nie wybierzemy właściwej osoby. Czyli zaczynam jeszcze raz. Wiemy, kim jesteśmy, przyjmujemy prawdę, że jesteśmy kochani, co mamy, dopiero z tej pozycji przemiana umysłu, za chwilę powiem o chorych sposobach myślenia, przemiana umysłu i wtedy wybieram właściwą osobę. I wtedy nie musimy jej zmieniać. Przyjmujemy, nie oczekujemy, że nasz mąż, będąc blondynem, stanie się brunetem. A on mówi, że nie lubi farbować włosów, tak? Rozumiecie? Nie oczekujemy. Przyjmujemy tą osobę, czyli wybieramy kogoś, kogo nie musimy zmieniać. I też nie mamy wobec niego żadnych oczekiwań. Akceptujemy go takim, jakim jest. Nie, czy to jest jasne dla was? Czyli nie uczymy go, żeby był inny niż jest. I teraz, jeżeli nie przepracujemy swoich zranień, no to jest problem, bo się łączą dwie osoby, jedna poraniona i druga. I zaczynają się tymi zranieniami wzajemnie, tak?
niszczyć. I też to ja tu pokazywałam, to słynne takie, jak są dwa te takie pudełeczka, tak, soczki z rurką. Małżeństwo wygląda tak, jeden soczek, drugi soczek. Poranieni, więc każdy coś potrzebuje. I chłopak mówi, o, ta dziewczyna ma to, czego potrzebuje. A dziewczyna mówi, on ma to, czego ja potrzebuję. I te rurki wbijają w siebie i ciągną to, co potrzebują. No ale potem coś się wyczerpie. I potem, związek nam się nie udał. Po 10 latach, co to za kobieta? Co to za mężczyzna? Wypiłem wszystko i nie mam już nic. Rozumiecie? Kiedy jesteście wolni i kochacie siebie, kochacie drugą osobę, niczego drugą osobę nie wbijacie, niczego od niej nie chcecie, niczego nie wyzyskacie od niej, nie wyssacie. Przechodzicie się, cieszycie jej obecnością. Jak psem. Jej obecnością się cieszycie, że jest, że istnieje. Jesteście tak szczęśliwi sami ze sobą, zadowoleni z siebie, z tego, kim jesteście, z tego, co macie, z tego wyposażenia, że z tej radości wybieracie taką samą radosną osobę i teraz dopiero się cieszymy. We dwoje! To jest dopiero odlot. Rozumiecie? Jesteśmy do tego stworzeni. I do tego wszyscy musimy przejść tę przemianę umysłu, żeby zacząć szukać według miłości bezinteresownej, nie według warunkowej. I wtedy małżeństwo jest cudowne. A co jest najlepsze w takim małżeństwie? Nikt siebie tak naprawdę nie potrzebuje. Bo jeżeli ja kocham siebie, to mogę istnieć bez męża i z mężem. O, mi nie jest potrzebny, Mariusz, po prostu bez ciebie żyć nie mogę. Och, nie wiem, jak mnie zostawisz, to będzie koniec, Mariusz, nie dam sobie rady. Rozumiecie? Kiedy ja kocham siebie, to kocham siebie, Mariusz kocha siebie, tak? Jesteśmy szczęśliwi. On się kocha, on mnie zostawi, nie ma problemu. Znaczy, nie nastała, że odchodzimy od siebie, czy coś robimy, czy mamy niezainteresowania, nie ma to problemu. W ogóle nie istnieje zazdrość, tak? Ja kocham siebie na tyle, że nie muszę być o nic zazdrosna, jestem wolna w tym wszystkim. Fajnie wygląda takie małżeństwo? Jak widzicie psy, to zawsze sobie przypomnijcie, jak powinien wyglądać prawdziwy związek. To jest naprawdę dobry przykład. I teraz tak, żeby powiedzieć coś istotnego. Każdy z nas w życiu bywa raniony. Czyli na przykład, jak to wygląda w normalnym życiu? Przechodzi mąż, wściekły, bo mąż, no szef wiecie. Szef miał problem, więc szef szuka, na kim by się tu wyżyć. Znalazł ofiarę, no i na tego biednego męża rzucił te swoje brudy. Typu, źle pan pracuje. W ogóle to nie ma znaczenia, tak? Jak ty pracujesz, ale źle pan pracuje, do niczego. Wyżył się za to, co było w domu. Ty jesteś złym pracownikiem, wezwał cię akurat, jesteś grzeczny, więc on sobie zawsze wybiera kogoś, kto jest grzeczny, się nie postawi i wrzuca. Jesteś źle, pracujesz, niedobry. Czujesz, że coś jest nie tak, prawda? Tak, to nie o to chodzi, ale no, co miałeś? Jesteś podwładnym, przyjmujesz to. Wracasz do domu, wściekły, nabuzowany. No, żona czeka z obiadem, czy na przykład, żona czeka z obiadem, ona jest szczęśliwa, ale ty jesteś wściekły, no co? No trzeba coś znaleźć. Kotlety są niedopieczone. No i się zaczyna. Kotlety! Widzisz, niedopieczone te kotlety. I w ogóle jak ty gotujesz, to do niczego gotujesz, się zdecyduje, jak ty gotujesz. I zaczyna się awantura. Co to było? Zranienie z pracy przyniesione na żonę. Żona szuka, wściekła. No jak to? O się tak starała, tak się cieszyła, nie wszystko popsuł. No teraz musimy znaleźć ofiarę. Dzieci! One się mogą wybronić. No więc na synka. Synuś, to się uczysz, gdzie tam nie odbyłeś lekcji, gdzie tam chodzić, potem przerwieś. Syn ma frustrację, ale jest młodsza siostra. Idziesz, zobacz mi zabawkę, ty jesteś głupia. Pół biedy. Tak, pół biedy, jak w domu jest pies. I nagle z niewiadomych powodów ta dziewczynka spokojna kopie psa. I tata, no i po co kopnęłaś tego psa? Zaraz. Jeżeli do tej pory nie kopała, to znaczy, że nie miała na kogo przenieść frustrację. Dobrze, jak jest ten pies. Bo jak ona nie ma na kogo, to ona to bierze w siebie. I tak wygląda normalna rodzina. Przepraszam, że normalnie chcę mówić, ale... No właśnie. Kiedy kochamy siebie, bierzemy odpowiedzialność. Czyli praca mąż, wiesz doskonale, że szef nawrzucał, on wie, bo jest świadomy, nie z powodu tego, że źle pracuje, nawrzucał swoje frustracje. Bo może, bo jest szefem. Wiele osób zostaje szefami tylko po to, żeby się dzielić frustracją. Więc przychodzi, nawrzucał, ale ten mężczyzna jeszcze mówi do szefa, ja nie widzę, tak, szefie, problemu, ja uważam, że dobrze wykonałem pracę, no nie wiem, o co chodzi. Grzecznie kulturalnie zamyka sprawę i przychodzi do domu, ale ma w sobie to, bo wiecie, no to są emocje, tak, tego się nie da wyrzucić. I co robi? Nie wyrzuca, nie wyżywa się na żonie, tylko chodzi i mówi, słuchaj, proszę cię, daj mi godzinę, ja muszę dojść do siebie. Rozumiesz, bo ja się w pracy, coś się stało, wychodzi na bok i sam załatwia ten to problem tych emocji. Jak się uspokoi, to może powiedzieć na spokojnie żonie, ale nie przenosi tego. Jest świadomy i bierze odpowiedzialność za swoje emocje. Tak? Czy to jest jasne? I to zaplanował dla nas Bóg. Takie małżeństwo. Mamy być zdrowi, mamy wybierać takich ludzi. I wtedy dzieci nie przenoszą tych zranień, nie ma, wszystko się po prostu, wszystko się w ten sposób kończy. Czyli co się opłaca? Opłaca się jedna rzecz, jeszcze raz przypomnę. Wykorzystać, nauczyć się, przyjąć. To jest prawda, która jest w nas, w duchu. Kim jesteśmy, jaką mamy tożsamość, co mamy i dotąd rozważać, zastanawiać się, słuchać nauczań, czytać, aż dotrze do nas, jesteśmy kochani. I kiedy to dotrze, to nie będziecie mi musieli tego mówić.
Takiego człowieka się rozpoznaje na kilometr. Wiecie dlaczego? On jest bardzo spokojny i wiecznie zadowolony. A nie taki wesołkowaty, tylko wiecznie jest mu dobrze. Stoi, jest mu dobrze, siedzi, jest mu dobrze. On wie, kim jest. I nikt nie jest w stanie go wyprowadzić z tego stanu. Nikt. On nie przenosi frustracji na zakład pracy, nie przenosi na żonę, nie przenosi na dzieci. Jest absolutnie wolny. Może być z kimś, może nie być z kimś, jest wolny. Nim nic nie ma, to jest pełna wolność, wynikająca z tego, że jesteśmy kochani. Czy chcemy coś takiego? Mamy coś takiego. Już mamy. Dzięki, to jest najlepsza odpowiedź. Mamy to w sobie. Sięgnijmy do tego i zacznijmy w tym chodzić. Czy to jasne? Amen. Amen, dobrze. To dziękuję. To była pierwsza część, która zadesałowała nam troszkę, jak to powinno wyglądać w praktyce. A teraz druga część jak gdyby mówi nam o sposobach myślenia. O tym, w jaki sposób myślimy, kiedy mamy w sobie miłość warunkową i jak myślimy, kiedy mamy miłość bezwarunkową. Wypisałam te sposoby, ponieważ wiecie, mnie się wydawało jakiś czas temu, że tak myśli każdy człowiek. No jest to normalne. Ale to nie jest prawda. Pierwsze myślenie. I skupmy się, jeżeli wam coś przyjdzie, to później możemy o tym podyskutować sobie. Chciałbym, żebyście wyłapali sobie, słuchając tego, sposób, który was dotyczy, w jaki sposób. Bo będzie wam łatwiej pracować później nad sposobem myślenia. Pierwszy sposób myślenia. Jestem samotna w tym okrutnym, nieprzyjaznym, zimnym świecie. Nic mnie łączy z innymi. Zawsze jestem sama. Rozpoznajcie to? Były takie momenty, kiedy każdy z nas tak myślał. Czasami dzieci tak myślą. Jestem w przedszkolu, jestem sama. Nikt mnie nie lubi. To jest nieprzyjazny świat. Pani mnie nie lubi, dzieci mnie nie lubią, tak? To jest takie myślenie. Drugie myślenie. Jeśli chcę zachować spokój umysłu i czuć się bezpiecznie, muszę osądzać innych i umieć szybko się bronić. Co wam to przypomina? Boga Jahwe. Szybko osądź sytuację i obroń się. Cały czas jest walka. Pod judeo-chrześcijaństwem cały czas walka. A więc nie mogę być spokojny, muszę cały czas czuwać. Ale nie w znaczeniu, pamiętacie, czuwajcie, tak? Ale czuwać w innym znaczeniu. Czuwać, rozeznawajcie, skąd są duchy. A nie czuwać w znaczeniu, być wiecznie takim spiętym, który mnie może zaatakować, skąd tu coś przyjdzie, tak? Jak to się stanie? I muszę osądzać. Muszę zakwalifikować. Ten jest taki, ten jest taki, ten jest taki, ten jest taki. Osądzanie. To mnie chroni, bo ja sobie zaklasyfikowałam daną osobę, że ta osoba jest głupia, a ta osoba jest dziwna. Już mam te klateczki tutaj i według tego lecę. Już rzuciłam do klatki, ta osoba już nie może z tej klatki wyjść. Ja już ją osądziłam, kończę, już nie mam nic do powiedzenia. Że była święta, cudowna, najlepsza, już ją tam wsadziłam do klatki, głupia. Łapiemy się na takich myślach czasami? Coś w tym jest. Trzeci. Mój sposób postępowania. Sebastian, posłuchaj tego, to jest ważne. Mój sposób postępowania, chciałam, żebyś to naprawdę dokładnie wysłuchał, jest jedynie słuszny. Nie wiem, dlaczego tego do tej pory nie zrozumiałeś. Jedynie słuszny. Nikt z was nie może mieć słuszności i ja wiem, co jest lepsze. Łapiecie się? Jeżeli, właśnie, jeżeli ja przyjmę coś takiego, że mój sposób rozumowania jest jedyny słuszny, ja uważam, że wszyscy powinni na przykład grać na gitarze, bo ja gram. Tutaj ładnie gra nasza Kasia. Mam nadzieję, że coś zagrasz nam. A więc ja uważam, ja umiem grać na gitarze, akurat nie umiem. Ale powiedzmy, ja umiem grać na gitarze i w związku z tym uważam, że każdy cywilizowany i kulturalny człowiek powinien umieć grać na gitarze. Rozumiecie? Ja, udało mi się coś osiągnąć, wszyscy to powinni osiągnąć, jak nie, to są głupi. Czy to jest jasny sposób myślenia? Ja mam rację. Ja, tylko ja. Nie patrzę, że ludzie są różni, że ludzie są inni, wyposażeni we wszystkie dary, świat jest różnorodny. Nie przyglądam się, nie patrzę, co w nim jest piękne. My mamy, wiecie, być takimi detektywami, patrzeć na ludzi i patrzeć, co w tym człowieku jest takie fantastyczne i znaleźć to i cieszyć się tym. Słuchajcie, czy nie łapiecie się na tym, że my tak z dziećmi robimy? Nie patrzymy, jakie dziecko ma w sobie talenty? Nie przyglądamy się dziecku, kim ono jest, kim go Bóg stworzył, jakie ma talenty, tylko wsadzam, aha, ty to będziesz grał piłkę. Ja pamiętam taki moment, to było małżeństwo znajomych i ta żona kiedyś przyszła do mnie i powiedziała, ja już nie mogę z moim mężem. Nasze trzecie dziecko jest dyslektykiem. I mój mąż padł na pomysł, ponieważ usłyszał, że jakiś dyslektyk jest świetnym sportowcem, że on będzie sportowcem. Danusia, on nie ma koordynacji psychoduchowej. Słuchajcie, ten chłopak nie tylko, że już był przez tą całą swoją dysleksję sponiewierany, to się okazało, że dodatkowo przez to, że zajął się sportem, w tym mu kompletnie nie wychodziło, po prostu jego poczucie wartości się tak zajęło. I ta matka widziała, mówi, co ja mam zrobić, a mój mąż tego nie widzi. I w końcu trafił do klasy takich wyrzutków. Wiecie, co było najlepsze? Do tej klasy wyrzutków, takich najgorszych, co do niedostosowanych społecznie. Przyszła nauczycielka i wiecie, co powiedziała? No i powiedziała, wygłąby debile, to was muszę uczyć, takie tam klasa idiotów. Staj powiedziała, o Boże, dzieciaki, ale wy macie niskie poczucie własnej wartości. Najpierw je muszę podnieść.
Jak myślicie? Miała rację, czy nie? Miała. Ona zobaczyła prawdę. Obyśmy mieli więcej takich nauczycieli. Za niskie poczucie własnej wartości mieli te dzieci, żeby cokolwiek zrobić. Kiedy im podwyższy, oni, te dzieci wszystko zrobią. Uwaga. To coś, co znam doskonale. Aby być siebie zadowoloną, muszę być absolutnie doskonała we wszystkim. Być wzorową żoną, matką, pracownikiem, czytać, zawsze posprzątać bardzo dokładnie, a jak wiecie, coś już mi nie wyjdzie, to koniec. To koniec, mam po prostu tydzień. No jak to ja nie mogłam, no zapomniałam zrzeczyć kurzu z tego stołu, koniec. Nie ubrałam się perfekcyjnie, tak jak chciałam wyglądać, zrobić wrażenie. Koniec, mam po prostu tydzień. I co robię, wyżywam się na innych. Znacie to? Jest taka książka Przekleństwo perfekcjonizmu. To jest pierwsze, że tu mam się dostać. Czy Bóg żąda od nas doskonałości? Kto powie na to pytanie? Żąda nie, ale... Nie żąda. Nie żąda doskonałości. Dlaczego? Bo my już jesteśmy doskonali. Tylko trzeba to się wydobyć. W znaczeniu takim, że dostaliśmy wszystko, ale nie żąda. Nie oczekuje żadnej doskonałości. I kiedy my zaczynamy sobie stawiać takie wysokie poprzeczki, życie staje się nieznośne. Nieznośne. Bo zaczynamy... Nie jesteśmy z niczego zadowoleni. Cokolwiek, że my jesteśmy niezadowoleni, bo nam się to musi, że nie zrobiliśmy tego doskonale, według własnych, wyimaginowanych standardów. Jak myślicie, skąd te standardy pochodzą? Że muszę coś zrobić doskonale? Kto nas tego uczy? Genialnie, pani Martyno, genialnie, królowa Martyno. Dokładnie, jesteśmy uczeni najczęściej z tego domu. Perfekcyjne matki wychowują perfekcyjne dzieci. Niszcząc je i... Słucham? Szkoła, ocen, tak. A potem już dalej idzie, jak gdyby nauczyciel, później tak. Później, potem nauczyciel, to jest prawda. Czasami... Przepraszam, że rodzice cały czas mają pretensje do nauczycieli. Mhm. Tak. Tak. A bardzo są tacy rodzice, to uważają, że nauczyciel wychować ich dzieci, tak? Nauczyciel ma 30 dzieci, ale ma wychować ich indywidualne dzieci, bo oni sobie z jednym nie poradzili. Więc ja już pomijam takie egzemplarze rodziców. Są tacy faktycznie. Więc nie pamiętajmy, Bóg nas akceptuje, kochani, musimy być perfekcyjni. Odpuśćmy sobie, że ma być idealnie w domu, idealnie posprzątane, zrobione, mam się idealnie uczyć. No i przestańmy dzieci oceniać, tak, że jak przyniesie czwórkę, to już jest głąb totalny, bo nie przyniósł piątki. A to jest w bardzo wielu domach niestety, bo rodzice są zniszczeni, niszczą dzieci w ten sposób. Kolejny punkt, chorego myślenia. Tylko atak i obrona zapewnia mi bezpieczeństwo. Życie to ciągła walka. Znamy taki sposób myślenia? A telewizja nie mówi? Życie to ciągła walka. Musisz walczyć. Jesteśmy tak uczeni. Tylko atak i obrona zapewnia mi bezpieczeństwo. Zauważcie. Atak znaczy walka od dzieciństwa. Tak? Dzieci wychowane w domach, gdzie muszą sobie wyrywać zabawki, tak odbierają życie. Czy wam to przypomina Jahwę? Tam się ciągle coś działo. Tam była ciągła walka. Tam był, Jahwę oczekuje od ludzi pewnych zachowań, muszą spełniać. Atakują się wzajemnie, bronią się. Zauważcie. Walczą między sobą. To wszystko z tego systemu. Atak i obrona zapewnia mi bezpieczeństwo. Ja już jestem bezpieczna. Sen Boga jest bezpieczny zawsze i wszędzie. Ja nie muszę podawać bezpieczeństwa, ja już nie mam. Ja już dostałam bezpieczeństwo. Nie ma takiej potrzeby. Jeżeli atak i obrona, to znaczy, że jest tylko sytuacja, ja wygrywam, to ty musisz przegrać. Znacie to? A teraz wiecie, że teraz na różnych szkoleniach się mówi, jest wygrana, wygrany, tak? Że ty wygrywasz i ja wygrywam. Możemy obydwoje wygrać. Cieszę się, że już to wchodzi, że tego uczą. Nie ma wygrany, przegrany. Możemy wygrać. I ty możesz wygrać, i ja mogę wygrać. W tej samej sprawie. Możemy się dogadać. To jest możliwe. Także zmiana myślenia na wygrany, wygrana w każdej sytuacji. Następne myślenie. Przeszłość i przyszłość są rzeczywiste. Muszą być obiektem troski, podlegać ciągłej cenie. Czyli tak. Nieustannie w myślach. Myślę o przyszłości. Oj, jak ja się wtedy zachowałam. Fatalnie. W ogóle jaką ja dałam. W ogóle nie mogę sobie... Jak ja mogłam się tak zachować? I zamiast żyć tu i teraz, to przypominam sobie i rozpamiętuję, jakie to błędy i gafy kiedyś popełniłam, za które się notorycznie oskarżam. Za każdym razem, jak przychodzi mi gafa do głowy, jaką popełniłam czy błąd, oskarżam się wielokrotnie. To jest taki system, mamy w środku taki system sędziego bezwzględnego, który nas oskarża. Ten sędzia powstaje w dzieciństwie. W dzieciństwie, kiedy rodzice nas krytykują i oskarżają, jest to system przyjęty w Polsce, wychowanie przez krytykę. Źle chodzisz, źle stoisz, nie tak się ubrałeś, siedź prosto. Pisz równo litery, a widzisz tam, Antek lepiej to robi. No stop krytyka. I wiecie, co się wtedy dzieje? Niestety, żeby... Dziecko się zaczyna bronić, ale nie daje rady, jest za słabe. Więc wiecie, co robić? Coś najgorszego, co można. To jest metoda obrony. Że ten krytyk wbudowuje się w niego, w nas. I później, kiedy jest dorosłym człowiekiem, ten krytyk sam go osądza. Rozumiecie? Ten sędzia... W nim się buduje i non stop, my się sami potem oskarżamy. Wystarczy, że byliśmy oskarżani, krytykowani w dzieciństwie, to potem ta część osobowości
zamienia się w takiego sędziego, część naszej duszy i nas notorycznie oskarża. Czyli coś zrobimy źle, już czujemy samo oskarżenie. Słuchajcie, jak można żyć, jak się non-stop oskarżamy. To źle zrobiłam. Tam, przecież ja, człowiek chodzi taki podminowany, no bo bez przerwy się oceniał, źle zrobił. Tam to myśli o tym, cały czas żyje w przyszłości, to jest w ogóle nie do życia. I ludzie często są nie do życia. Nie są źli, nie dają sobie rady z tym. I wiecie, co się dzieje, kiedy my zintegrujemy to wewnętrzne dziecko, o którym mówiłam i było już nauczanie tym wewnętrznym dziecku? Ten krytyk zamienia się w troskliwego rodzica. Zamienia się w kogoś, kto o nas dba. Bo jak dajemy sobie miłość, to, co nas krytykuje w nas, zamienia się w kogoś, kto o nas dba. I pewne rzeczy nam przypomina, rozumiecie? Czyli musimy zmienić, zintegrować to, co mówiłam, zintegrować, jak jesteśmy poranieni, abyśmy przestali mieć sobie tego sędziego, który nas oskarża. Bo nie ma nic gorszego, niż mieć sędziego w sobie. Takiego oskarżyciela, który non-stop się włącza i za wszystko nas oskarża. Znane nam to jest? Każdy, myślę, to w jakimś części przerabiał, tak? A bierze się to z domu, także uważajmy nasze dzieci, zastanówmy się, zanim coś powiemy, bo naprawdę to buduje w nich straszne rzeczy. I druga rzecz, myślenie o przyszłości. Kiedy myślimy o przyszłości nieustająco? Kiedy się martwimy? Martwienie to jest typowe myślenie o przyszłości. To nie jest siedzenie tu i teraz. Mamy żyć tu i teraz. Bóg jest, ja jestem. My jesteśmy, ja jestem. Jestem tu i teraz. Jeżeli martwię się, to znaczy, że nie ufam Bogu w sobie. I martwię się. A przez wszystko już jest dobrze zaplanowane. Wszystko jest dobre. Ale ja się martwię. I martwiąc się, często ściągam te rzeczy na siebie. Bo zaczynam kreować taką rzeczywistość, martwiąc się. I to jest życie. Czyli ile się łapiemy za martwieniem się, że martwimy się, stop. To jest życie w przyszłości. Tu i teraz. To nas interesuje. Nie znaczy, że nie mamy planować. Jak najbardziej mamy planować. Ale nie martwić się. Co możemy za to, zamiast martwienia robić? Macie jakiś pomysł? Wizualizować własne i najbliższych szczęście. Myśleć o tym, że będzie dobrze. Widzieć to już, jak jest cudownie. A to możecie. To możecie. Tak? Na takie rzeczy oczywiście jest czas. I to jest bardzo dobrze, że zastępuje to nasze martwienie. Bo co to jest martwienie? To jest strach o przyszłość. A my to zastępujemy czym? Pewnością, że będzie dobrze. A wiara czym jest? Pewnością tego, czego nie widzimy. Tak? Można to zrobić? Można. No właśnie, to w związku z tym, że jak żyjemy w przeszłości, to też nie, to mamy to poczucie winy. Że nieustająco się karzemy, nieustająco żyjemy w poczuciu winy, w poczuciu wstydu, bo rozpamiętując przyszłe rzeczy, co robimy? Na okrągło, przypominając sobie, dobijamy się. Cały czas sobie przypominamy. To jest taki system, który każe nas, wiecie, że jest coś takiego jak recydywa, tak? Czyli kara za ten sam czyn, ona jest wtedy większa. Ale my, jak oskarżamy siebie, to nieustająco siebie karzemy za to samo. Nie ma nieście czegoś takiego, że przypominacie sobie jakieś zdarzenie sprzed 10 lat, i tak przypominacie sobie co pewien czas to zdarzenie, tak? I się tak maltretujecie. Oj, gdybym wtedy inaczej postąpił, oj, jaką dam plamę, oj, co zrobiłam, tak? I się katujemy na okrągło. I to poczucie winy powoduje, że cały czas jesteśmy w przyszłości. I zamiast mówić sobie, jak popełnię błąd, jak jestem głupia, powiedzmy sobie, wszyscy ludzie popełniają błędy, mogę się na błędach nauczyć, tak? Patrzmy, co mówimy do siebie, jaki rodzaj myśli przychodzimy. Nie oskarżajmy się, nie potępiajmy, nie będziemy oskarżać i potępiać innych. Bo oskarżanie, potępianie buduje w nas poczucie winy i powoduje, że żyjemy w tym. To myślenie też powoduje, że strach istnieje dla nas i my żyjemy w lęku. Żyjemy, jakiekolwiek decyzje podejmujemy, są oparte na lęku. Ja tu zawsze cytuję takie amerykańskie powiedzenie, które kiedyś koleżanka, która była w Stanach, powiedziała: zrób to, czego się boisz, a strach zniknie. Polecam. Bardzo prosta rzecz. Bo strach nie pozwala nam czegoś zrobić, nie pozwala nam czegoś wykonać. Oczywiście, jeżeli to są jakieś mocne lęki, trzeba je przepracować, tak? Trzeba się nad tym zastanowić. A jeżeli to jest taki zwykły lęk, możemy naprawdę zrobić to, czego się boimy. I jeszcze jedno, jeżeli nam coś nie wyjdzie, to zamiast mówić, no właśnie, bałam się tego, poszłam i nie załatwiłam tej pracy. Nie, powiedzcie sobie, super, cieszę się, że miałam odwagę tam pójść i miałam odwagę porozmawiać. Nie szkodzi, że nie dostałam tej pracy, ale miałam odwagę i jestem dumna z siebie. Rozumiecie? Chwalmy się, doceniajmy siebie, zobaczmy siebie w innym świetle. Następny rodzaj myślenia. O tym już mówiłam, ale to nazwę, bo to było przy tym przerzucaniu. To, jak się czuję, zależy od innych ludzi. No nie mogę się czuć dobrze, potem mój szef pracy wiecznie mi się czepia. Nie mogę, mam fatalnego męża, ja się nie mogę czuć dobrze. No, gdyby ten mąż się zmienił, gdyby moje dzieci były inne, gdyby praca była inna. Znamy to? Czy to jest prawda? Wolny człowiek nie zależy od innych. To są ich problemy, ich frustracje. My wiemy, że jesteśmy pełni. I my nie zależymy od tego, co ludzie o nas myślą. My potrafimy po prostu powiedzieć, aha, jest takie świetne zdanie. Ktoś na przykład przychodzi i mówi do nas, wiesz, to, co zrobiłaś niewłaściwie,
bo to powinno być zrobione inaczej. W ogóle powinno być tak, tak i tak. Odpowiedź jest bardzo prosta. To jest twoja opinia, ale ja mam inne zdanie. Rozumiemy? Nie kłócimy się, mówimy, to jest twoja opinia. To ty tak to widzisz, ale ja mam inne zdanie. Mówimy to z godnością. Ucinamy dyskusję, nie kłócimy się. I przy okazji, jeżeli nie działamy w tym strachu, to wtedy również jesteśmy wolni. Słuchajcie, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mówił, jak ja słyszę taki tekst, no to ja to bym tak poszedł za Jezusem, ale no nie możemy, bo teściowa by się obraziła. Słyszeliście coś takiego? Ja to słyszałam. Albo nie, ja nie pójdę za Jezusem, bo moja żona się nie zgadza. To jesteś niewolnikiem żony? No jak to się nie zgadza? Jesteś wolnym człowiekiem? To idzie za Jezusem. Chyba, żeby Jezus kradł, nie wiem, zabijał, no to rozumiem. Jezus jest miłością, to idzie za miłością. No to słuchajcie, jak właśnie ta żona czy mąż zmienić, jak ty nie idziesz za miłością? To jak ona pozna miłość? Dopiero jak ja pójdę za Jezusem, jak ja naprawdę tak przyjmę tą miłość, co mam w sobie i będę nią żyć, to dopiero wtedy wszystko zmieni się wokół mnie. No ale jak ma się zmienić, jak nikt nie pójdzie za miłością? No ktoś musi. No ale jak my mówimy, bo wujek, bo tata, bo żona, bo... Słuchajcie, nie wiem, czy zauważyliście, w naszej kulturze postawiliśmy relacje poziome z ludźmi wyżej od tej relacji, o której mówił Sebastian. Pup w nas, świątynia. Nasza relacja z Bogiem, ona jest najwyżej. Nie znienawidzi ojca matki. Nie jest mnie godzien, tak jest. O to chodzi. Ten znienawidzi ojca matki, tam brata, siostry i tak dalej, nie jest mnie godzien. Bo nasza relacja z Bogiem jest najważniejsza. Dlaczego? Bo z niej dostajemy miłość. Jak sobie świadomi, kim jesteśmy, możemy się kochać. Jak możemy się kochać, możemy kochać innych. A jak nie zrobimy tego, to będzie nieszczęśliwy ten mąż i ty będziesz nieszczęśliwa. Rozumiecie? Bo no nie da rady. Ktoś musi ruszyć do przodu. Ktoś musi to przebić. No ale jeżeli, wiecie, jeżeli ja rozmawiam z dorosłymi ludźmi, wierzcie mi, ja to często słyszę. Nie, wiesz, ja nie mogę. Dzieci, mąż, żona, ciotka, babcia, znajomi, albo ludzie na przykład są w takim kręgu znajomych, a wiesz, a u nas to nikt się nie nawrócił, to ja też nie. Albo, no to wiesz co, ja nie mogę, bo wiesz, moi to by mnie wyśmiali. Ja mówię, ale co to cię obchodzi w ogóle, co oni by cię wyśmiali, czy nie? Ty masz przede wszystkim poznać, kim jesteś i wiedzieć, że Bóg jest miłością, się przemieniać. Ty nie musisz w ogóle tego nawet mówić, tak? Ty się zmieniasz, ale ludzie szukają aprobaty u innych. I kolejne myślenie, które też już właściwie powiedziałam. Potrzebuję kogoś do tego, aby czuć się szczęśliwym. Potrzebuję kogoś, czegoś. Tak? Potrzebuję męża, żony. Potrzebuję dziecka. Bez dziecka jestem nieszczęśliwa. Potrzebuję dobrej pracy. Potrzebuję samochodu. Potrzebuję willi. Potrzebuję wyjazdów zagranicznych, żebym była szczęśliwa. Czy to jest prawda? Nie. Wszystko mam. Ja tego tak naprawdę nie potrzebuję. Ja to osiągnę na pewno. Kiedy kocham siebie, słuchajcie, przyciągam same dobre rzeczy, wspaniałych ludzi, dobrego małżonka. I to na pewno przyjdzie. Ale jestem szczęśliwa bez tego. Mam pełnię w Jezusie. Koniec. Bóg mi zapewnił wszystko. To daje szczęście. Jestem kimś. Wszystko mam, tylko to uruchomić. Nic więcej. Ja mam takie hasło. Zróbmy wszystko, żeby to zadziałało. Bo to jest w nas. Zróbmy wszystko. To jest najważniejsze, co mam zrobić. Reszta się ustawi pod to. Jeżeli nasza relacja z Bogiem jest prawidłowa, jeżeli my wiemy, że jesteśmy Chrystus, że jesteśmy, ja jestem, to wszystko inne się podporządkuje. I od tego musimy zacząć. Nikt poza mną mi nie da szczęścia. Albo, jeszcze jeden sposób myślenia też, o którym wspominałam, bo może określę, bo to jest bardzo dobre. Moje uczucie wartości zależy od tego, w jakim stopniu zdołam zadowolić Ciebie. To dzieci, jak zadowolę mamusię, będę szczęśliwa, jak zadowolę tatusię, będę szczęśliwa, jak zadowolę szefa, będę szczęśliwa, jak zadowolę męża, będę szczęśliwa, tak? Czy moje poczucie wartości, że od tego, w jakim stopniu spełniam cudze oczekiwanie? To jest chore myślenie. I jak nie zadowalam, jestem jaka? Sfrustrowana. No to jak mam być szczęśliwa? Z chwilą, kiedy w moim myśleniu uzależniam własne szczęście od innych ludzi, pozbawiam się mocy. Jest to prawo koncentracji. Na czym się skupiam, co rośnie? Skupiam się na siebie, na miłości, do siebie miłość rośnie, rozdaje miłość. Skupiam się na innych, cała energia ładuje całą energię w innych ludzi, a nie w siebie. I ja mam ciągły deficyt i ciągłą frustrację. Kolejna mitologia grecka. Mogę kontrolować zachowanie innych ludzi. No i kontroluję. Dzieci, męża, kogo się da, pracowników, jak mogę. Kontroluję, znacie to uczucie, takiej kontroli. Muszę wiedzieć, gdzie to był, o której wrócił, dlaczego to zrobił. Muszę wszystko mieć pod kontrolą. Wtedy jestem zadowolona. Ale miłość nie kontroluje. Jezus nikogo nie kontrolował. Ufam, wiem. Nie muszę nikogo sprawdzać. Nie muszę dzwonić co 5 minut, sprawdzać, gdzie kto jest. Rozumiecie, to nie oznacza, że lekceważę. Ale to jest pewne zaufanie. Owszem, jak dziecko to zaufanie naruszy, tak? To ja wyciągnę z tego konsekwencje, bo mi już jest odpowiedzialna.
Ale co zasady ufam. Jeżeli mam z tym problemy, no to zastanówmy się, jaki mam sposób myślenia. Kontrola to nie jest metoda. A zauważcie, całe życie jest oparte na kontroli. Byliśmy kontrolowani w dzieciństwie, kontrolowani w pracy, w czymkolwiek jesteśmy kontrolowani. Wszędzie jest brak zaufania. No bo jakżeż mamy sobie ufać, jak nie ufamy Bogu w sobie? Jak nie ufamy sobie, nikomu nie będziemy ufać. Nie ma takiej możliwości. I człowiek, który ma tego typu myśli, po prostu jest wiecznie dręczony. Czy znaleźliście któreś z tych sposobów myślenia, ktoś znalazł u siebie? Ja nawet dosyć dużo. A teraz krótko omówię. Przekonajcie, jak coś tam przyszło, to przeróbcie to, bo to jest ważne. I teraz króciutko przekonania płynące z miłości. Ta zasada, ona była napisana w piśmie. Tak, że jeżeli kogoś sądzisz, to uważaj, bo takim samym sądem ciebie osądzą. Albo nie możesz kogoś sądzić, jeżeli to nie jest w tobie, tak? To, za co sądzisz kogoś, to masz w sobie. Że jeżeli dostrzegasz u innych coś, to odzwierciedla stan twojego umysłu, odzwierciedla twoje problemy. Bo najczęściej projektujemy swoje problemy na kogoś, więc nie zaczynasz kogoś oceniać, ale patrzysz i widzisz, że to jest odzwierciedlenie twojego umysłu. Ale tobie nic nie przeszkadza w odczuwaniu szczęścia. Jesteś zawsze szczęśliwy, nic cię nie wyprowadza z równowagi. Drugi punkt. Bardzo trudny do zrobienia. Spróbuję to wytłumaczyć. Moje bezpieczeństwo to zaufanie do Boga na pewno. Do Boga w nas, tak? Do siebie. Ale moje bezpieczeństwo to moja bezbronność. To, że nie udaję, nie ukrywam, nie jestem kimś innym, nie stosuję metod obrony. Jestem tak pewna tego, kim jestem, że nie stosuję żadnych metod uciekania się do grania kogoś innego. Czyli jak to wygląda w praktyce? Powstaje konflikt. I powiedzmy coś przykrego powiedziałam mężowi. I nagle się orientuję, że powiedziałam mu to dlatego, że no właśnie, usłyszałam coś od szefa w pracy, zdenerwowałam się, tak naprawdę on nie był winien, bo on coś zrobił nie tak, ale to, co zrobił nie tak, nie zasługiwało na ten wybuch złości. Więc co robię? Przechodzę i mówię, słuchaj, ja cię przepraszam. Nie zasłużyłeś sobie na to, ponieważ ja już wiem, że przeniosło moją frustrację z pracy na ciebie. Jestem bezbronny, jestem przezroczysta, nie kojarzę, nie kamufluję tego. Rozumiecie? Jasność i przejrzystość w relacjach. Nie szukam obrony przez to, że będę udawała, czy przenosiła, czy projektowała na kogoś. Moje poczucie własnej wartości nie jest uzależnione od mojej efektywności. Czyli jeżeli siebie kochamy, to nie zależy od moich wyników w pracy, od ocen u znajomych, to czy ja mam poczucie własnej wartości, czy nie. Rozumiemy to? Czyli moje poczucie jest niezależne, czy ktoś mnie pochwali, czy żona mnie pochwali, czy dzieci mnie pochwalą. Ja mam, jak gdyby, mam takie poczucie, że nawet jak coś zrobię nie tak, przeproszę tą osobę i powiem, aha, to był błąd. Przeprosiłam, nauczyłam się, idę dalej. Rozumiecie, to nie chwieje moim poczuciem własnej wartości, bo ono nie zależy od moich wyników w pracy, od efektów tego, co mam. A zauważmy, my dzieci często za wysokie osiągnięcia doceniamy. Potem dziecko nie jest w szkole, ono nie ma poczucia bezpieczeństwa, tak? No bo nic nie osiąga. Przebaczenie, następne myślenie z miłości, przebaczenie zawsze zapewnia spokój w umyśle. I co Jezus powiedział? Przebaczajmy ile razy? 77, czyli zawsze. W nieskończoność i bardzo szybko. No właśnie, ale żeby przebaczyć, żeby komukolwiek przebaczyć cokolwiek, to co musimy zrobić? Wiecie, kiedy jestem nikim, nic nie mam i ktoś mnie okradnie, jestem dobita. No nie dość, że mi tak ciężko idzie, nie, nikim nie jestem, Boże, jeszcze mnie okradł. Kiedy wszystko mam, to tak radzisz nie ma znaczenia. Aha, no biedny wziął sobie, tak? To no, mogę iść dalej działać. Jest mi bardzo łatwo. Czyli znowuż, przebaczenie to jest tożsamość. Bez tego nie ruszymy. Nie przebaczają ludzie, którzy nie mają tożsamości w Jezusie. Nie wiedzą, kim są. Nie są w stanie przebaczyć, bo odbierają, że jak przebaczą, to komuś puszczą. Puszczą go wolno. A tymczasem przebaczenie to jest taka ciekawa rzecz. Po co przebaczamy? Mamy przebaczać szybko, nie chować uraz, nie chować żali, bardzo szybko przebaczać nawet bardzo wielkie rzeczy. Ale jest jeszcze powód, dla którego mam przebaczać. Mówił o tym Sebastian. Trzeźwe myślenie. Nie da nam Bóg ducha bojaźni, ale ducha mocy, miłości, trzeźwego myślenia. Po co mam trzeźwe myślenie? Kiedy przebaczymy, wraca pokój. Wraca pokój, nie mam problemu. Kochamy siebie, wracam do sytuacji. Kochamy, wybaczyliśmy. I teraz uwaga. Przebaczyliśmy, nie nienawidzimy. Ale na przykład
Zostaliśmy ukradzeni. Więc idziemy do tego złodzieja i mówimy mu, nie musimy się z nim jednać, nie musimy podać ręki, słuchaj, przebaczyłem. Nie musi być nic takiego. Znaczy w skał człowieka. I ten złodziej na przykład mówi tak, no to wiesz co, to ja ci to no, zwrócę, nie, stawaj sprawy do sądu, jakoś się dogadam. Okej, okay, możesz się na to zgodzić. Druga wersja. Ktoś przychodzi, słuchaj, no ja wiem, powinienem ci oddać to, co ukradłem, ale wiesz co, no, no słuchaj, ukradłem, bo brakowało mi pieniędzy, no kupiłem dzieciom tam coś do szkoły, no, słuchaj, ja cię przepraszam, możesz darować. Przychodzi trzeci rodzaj człowieka i mówi, no i co, że ci ukradłem? I tak mało miałeś. No i co mi zrobisz? To wtedy ty, biorąc odpowiedzialność za siebie, za całą sytuację, mówisz, wiesz co, spotkamy się w sądzie. I oddasz. Ale mówisz to bez nienawiści, bez żalu. Ja mu dołożę. Masz czyste intencje. Robisz to bardzo dobrej wierze. On powinien to oddać. To jest też dla jego dobra. On musi zobaczyć, co zrobił. I teraz uwaga, żeby nie było tak, że ktoś powie, ale słuchaj, są tu, tak, są różne sytuacje, dajmy sobie prawo do bardzo szerokiego, wiecie, badajcie duchy skąd są, sami rozeznajcie, ale dajcie sobie prawo do wniesienia sprawy, zgłoszenia do prokuratury, zgłoszenia policji. Dlaczego? Bo to przywraca porządek, wy wzięliście odpowiedzialność za siebie, tak? I jednocześnie pozwalacie temu człowiekowi wziąć odpowiedzialność za swoje czyny. Wiecie, co najbardziej demoralizuje ludzi? Bezkarność. Bezsensowe wychowanie, do czego doprowadza? Do band nastolatków pijanych i naćpanych. Ja już miałam tych poranione, tak, te nastolatki, ale jest jeszcze taki rodzaj, to też, wiecie, że bezsensowe wychowanie to jest brak miłości. Rodzice nie mają czasu dla dziecka, więc płacą. Tak, dają wolną rękę, nie kontrolują. Tak, nie ma odpowiedzialności. Czy zauważmy, my też przebaczamy po to, żeby w spokoju, jak gdyby, całą sprawę dokończyć do końca. I na tym to polega. Bardzo fajnie, to w tym sensie jest to ujęte, że jeżeli nie ma kogoś między was, po co się tam do sądów przeciwko drugiemu wierzącemu, czy nie ma między wami człowieka, który by to rozsądził? Oczywiście, gdyby byli tacy ludzie, to nie ma sprawy, to mówię, jak gdzieś tam kogoś ustanowią, kto by się za to wziął. Jasne, można się go spytać, doradzić. Ale co do zasady, podejmujemy decyzję. Kiedy przebaczymy, podejmujemy w spokoju. I wtedy my nie mamy pretensji do siebie. Jeżeli czegoś nam brakuje, odzyskujemy to na drodze prawnej. Wszyscy są zadowoleni. A to, że ktoś będzie miał do was pretensje, a to trudno, no to jesteśmy na tyle odpowiedzialni, że bierzemy to na siebie. Czyli tutaj przebaczenie ja rozumiem bardzo wysoko. I bardzo ważne jest to, żeby pamiętać, intencja się liczy. Intencja się liczy, z jakiej przebaczam. Jeżeli przebaczamy, to wtedy nasza intencja jest szczera, to nie jest nienawiść. To jest po prostu, no wiem, zabrałeś, ja bez tego nie mogę być, ukradłeś mi samochód, nie mam innego samochodu, no wystąpię, po prostu nie stać mnie w tej chwili na zakup, tak? I ten samochód odzyskam. Następny sposób myślenia wynikający z miłości, więc przebaczenie. Następny to jest życie w teraźniejszości. Ja myślę, że będzie dzisiaj medytacja, tak, Sebastian? Życie w teraźniejszości, życie tu i teraz. Będziemy na pewno to ćwiczyć, jak być tu i teraz. Bardzo pomaga to, ja tak to czasami stosuję, to się, ja to nazywam spacerami wdzięczności. Chodzisz rano, albo jesteś w domu, budzisz się, podziękuj. Za to, co ci przyjęło, za to, że żyjesz, że jesteś, że Bóg cię kocha, że jesteś Jezusem. Za wszystko dziękuj, tak? Zobaczcie, jak się inaczej nastawicie na cały dzień. I wieczorem wypiszcie, za co dziękujecie. Za to jesteście wdzięczni w tym dniu. I zobaczycie, jak zaczniecie wypisywać, ile za ile rzeczy. Jak tego dnia tak usiadłam, ja patrzę, ja wypisałam dwie kartki, słuchajcie, za co jestem wdzięczna. Łącznie z tym, że eksperientka się do mnie uśmiechnęła i mnie obsłużyła, że moje dzieci coś tam zrobiły. Rozumiecie, wszystko. Słuchajcie, zasnęłam jak królowa. Mówię, co za dzień, ile się wydarzyło. Rozumiecie, i człowiek się napełnia tą wdzięcznością, radością. Polecam to ćwiczenie wdzięczności. To jest coś, i to powoduje, że się zakotwiczamy w teraźniejszości, jak jesteśmy wdzięczni. Też widzimy, ile się dzieje. No i to ta świadomość, że człowiek, który kocha, wie, że żeby zmienić swój charakter, musi najpierw zmienić sposób myślenia. Że wszystkie zmiany zaczynają się od zmiany sposobu myślenia. Kolejny sposób myślenia człowieka pełnego miłości. Kocham, ale wszystkie błędy powinny być naprawione. Czyli nie każę siebie za błąd szybko, błędy naprawiam i uczę się. Czyli błędy naprawiam, ale się z nich również uczę i traktuję jako lekcję, a nie za, jako coś, dzięki czemu się w kółko dobijam. Kto ma problemy z osądzaniem siebie, jak zrobi błąd? Miłość jest prawdziwa i miłość bezwarunkowa. Kiedy chodzimy w tej miłości, nic jej nie zagraża. Miłość warunkowa jest oparta na strachu. Bezwarunkowa się niczego i nikogo nie boi. Jest zawsze bezpieczna. Czujecie to? Zawsze bezpieczni. Jesteśmy zawsze bezpieczni. Nic nam nie zagraża. Mamy wszystko. Nie potrzebujemy nic więcej. Zauważcie, jeszcze może potem na podtrzymanie to powiem. Jestem odpowiedzialna za swoje uczucia.
jestem odpowiedzialna. Czyli jeżeli mną uczucia zaczynają targać, biorę za nie odpowiedzialność, idę gdzieś, przeżywam je, daję sobie prawo do czucia smutku, stresu, frustracji, przeżywam je, ale nie zwalam na innych, odpowiadam za te uczucia. Zgadzam się z nim, co jest napisane, płaczcie z płaczącymi, śmiejcie się ze śmiejącymi. To nie tylko dotyczy innych ludzi, to dotyczy nas. Czuję smutek, mam prawo czuć smutek, siadam, zastanawiam się, dlaczego czuję smutek. Pozwalam temu smutkowi przepłynąć, przyglądam się, a czuję, pozwalam sobie na ten smutek, pozwalam sobie na to, żeby, aha, jestem smutna. O, jak mi smutno, dlaczego mi smutno, ale jest mi smutno i przeżywam to i wtedy wychodzi, dlaczego jest mi smutno i mogę coś z tym zrobić. Czy daj sobie prawo do przeżywania, jestem autentyczna. I teraz kolejna zasada myślenia z pełnego miłości. Dawanie jest otrzymywaniem. Czyli jak dajemy, otrzymujemy. Opłaca się? Zawsze jak dajemy, otrzymujemy. Wszystko do nas wraca. Dajemy miłość, wraca miłość. Czyli warto dawać, bo dawanie jest otrzymywaniem. Mój zysk nie oznacza czyjejś straty. Daję nie oczekując rewanżu, nie oczekując, bo ten rewanż przyjdzie, a niekoniecznie od osoby, której dałam. Znacie to, tak? Dajcie jednej osoby, wraca od kogoś innego. To nie jest tak, że od tej osoby ma przyjść. Ale jak daję, to tak naprawdę z serca. Nie obchodzi mnie, co z tym będzie. Po prostu daję i koniec. I tutaj, wiecie, przeczytałam coś, co, nad czym się zastanawiam. To było w takiej książce Największych historii sekret robienia pieniędzy. W PDF-ie jest dostępny. I tamten autor powiedział coś takiego, że znał bardzo bogatego człowieka, który zaczynał dawanie, kiedy miał 2 miliony dolarów. I zaczął to zdawać. No i pod koniec życia już miał 20 milionów dolarów. Same rozdawanie, które do niego przyszło. I to wiemy, tak? To jest bezinteresowne dawanie. Ale on powiedział jeszcze bardzo ważną rzecz, która mnie też dotknęła, ponieważ już kiedyś słyszałam te temat. Ja się osobiście z tym zgadzam, musicie to przemyśleć. Rzucam to tylko tak do przemyślenia. Otóż ten człowiek powiedział, który pisał tą książkę, że ten ów bogaty człowiek, który rozdawał, miał niesamowitą cechę. Otóż jak dawał pieniądze, z jakiegoś niewiadomego powodu wiedział, komu dawać. Bo on chyba założył stronę internetową, że każdy mógł pisać, kto chce pieniądze. I mówi, to było niesamowite, bo ja to sprawdziłem, że on nie dawał ani żebrakom, nie dawał wykorzystywaczom, nie dawał oszustom. Za każdym razem wiedział, że ma to dać komuś, kto naprawdę tych pieniędzy potrzebował i dobrze je zużył. Mówi, to jest niesamowite. I to jest ten przykład z tej książki. Ja się z tym zgadzam, ponieważ kiedyś w szkole Łomaka słyszałam takie zdanie, że jeżeli dajemy bezinteresownie na organizacje, które defraudują te pieniądze, to nic nie wróci, bo jak gdyby zwiększaliśmy ilość zła, że jesteśmy odpowiedzialni za to, komu dajemy, że ponosimy odpowiedzialność za to, komu dajemy. Zostawiam to wam do rozstrzygnięcia, tak? We własnych umysłach jesteście królami, wiecie, co macie z tym zrobić. Bardzo mnie to dotknęło, się tym daje, ale zgadzam się, że dawanie jest otrzymywaniem. Nie możemy zmieniać ludzi, jak ich kochamy, a co możemy zrobić? Nie możemy ich zmienić, to wiemy. Nie mamy takiego wpływu, nie od tego jesteśmy. Zmiana musi wyjść od człowieka. Jeżeli my się zmieniamy i kochamy, to z automatu wszystko się wokół nas zmienia, tak? Czyli jeżeli my jesteśmy przemienieni, to wpływa to na wszystkich. Zachęcaj do zmiany, do wszystkiego. To jest super. Czyli nie możemy zmienić ludzi, nie możemy żądać, żeby ludzie się zmieniali, tak? Nie możemy żądać, żeby pies był kotem, tak? Ale możemy zmieniać sposób, w jaki ludzi postrzegamy. I na tym warto pracować. Ja się już nauczyłam, że ludzie nie są źli, ludzie są poranieni. Nie są źli, są poranieni. Nie dali sobie rady ze zranieniami. I teraz moją odpowiedzialnością, jako osoby, która jest Synem Bożym, wyposażonym we wszystko, moją odpowiedzialnością jest nie oceniać tych ludzi, nie klasyfikować ich, nie potępiać, tak? Wybaczyć, i zrozumieć. Rozumiemy? Wtedy jest nam łatwiej. I zrozumieć. I to, jak my kochamy, to nam idzie to łatwo. Dlaczego? Bo znowuż wracam do starej śpiewki. Jeżeli jestem Synem Boga, jestem królową, jestem kapłanem, to słuchajcie, jestem wyposażona we wszystko. Po prostu nikt mi nie podskoczy. Jestem szczęśliwa, jestem zadowolona, mam wszystko, tak? I tylko wystarczy zmienić sposób myślenia i tak naprawdę wszystko inne się zmieni. Jeżeli skorzystamy z tego, kim jesteśmy, co mamy, żyjemy tym, żyjemy w teraźniejszości, jesteśmy całkowicie połączeni z Bogiem, jesteśmy jednym duchem, to co zawsze mówimy, nasze myśli to są Boże myśli, nasze pragnienia są Bożymi pragnieniami, to kochając siebie, kochamy wszystkich wokół, akceptujemy, przebaczamy i mamy same sukcesy, ponieważ miłość przyciąga miłość, szczęście przyciąga szczęście i roznosimy woń poznania prawdziwych synów Bożych po całym świecie z radością.
Tego wam życzę.